Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzisiaj nie będzie żadnych opowiadań politycznych, nie będzie wskazówek, nie będzie żartów. Będzie coś takiego, no sprawozdanie finansowo-gospodarczo-aktywnościowe. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego sprawozdanie aktywnościowe? No dlatego, że YouTube z taką pewną dozą, no nie wiem, czy szczerości, w każdym bądź razie pogratulowało mojemu kanałowi, że obejrzało, że było milion kliknięć. No i teraz ktoś się zastanowi, milion kliknięć, o co to chodzi? No ja też tak się zastanawiam, milion kliknięć, o co to chodzi? No, dużo ludzi się spyta, no to ile ten człowiek zarobił, ile mu zapłacili, kto mu płaci, dlaczego to robi? No trzeba pamiętać, no jeżeli nie wiecie, no to w zasadzie przez ostatnie cztery lata, dzień w dzień, no czasami były jakieś przerwy, czy wakacje, czy jakieś inne sytuacje, no ale dzień w dzień, środek, piątek, sobota, niedziela produkowałem te filmy, no to jest 365 dni w roku, no można powiedzieć 355 dni, no ale nawet jak nie produkowałem na tym ekranie, no to dawałem jakieś filmiki na żywo. Także milion obejrzeń było. Z tego zaczynają się inne liczby. 108 tysięcy godzin. Dziękuję wam, że oglądaliście. Dziękuję wam, że pisaliście. To jest 108 tysięcy godzin. Subskrybentów, 5300 subskrybentów. No, nie dochodzi ostatnio, no bo po tej szczepionce parę miesięcy temu YouTube zauważył, że tam spadła oglądalność dramatycznie, ludzie się wycofali, no to te algorytmy zaskoczyły, no i to wszystko zatrybiło i to wszystko się, no, zdecydowanie kopnęło w plecy. No ale te milion, 10 milionów było tych wyświetleń, jak czasami widzicie z prawej czy z lewej strony te inne kanały, no to ten mój kanał był wyświetlony 10 milionów razy na wszystkich ekranach na całym świecie. Jeżeli się patrzy na przykład na całym świecie, co to znaczy na całym świecie? No w Polska 50% ludzi oglądających, no to jest z Polski, 20% ze Stanów Zjednoczonych, 5% z Niemiec, Kanada 3%, Anglia 2%, no dochodzi Norwegia, Kenia, Szwecja, Australia, Francja, Indonezja, Austria, Belgia, Włochy, Czechy, Szwajcaria, Ukraina, Rosja, Tajlandia, Tajwan, Słowacja, Japonia, Grecja, Meksyk, no cały świat można powiedzieć ogląda. Ludzie, widzowie, którzy mnie oglądacie, no bardzo często też oglądają, no bo to są dane statystyczne, ja widzę to na tym, porównują, YouTube porównuje PD Milko, Wojciech Sejrowski, w Realu 24 oglądacie, Artur Kalbarczyk, Janusz Jaskółka, Media Narodowe, Gadowski TV, Bądź na Bieżąco, Agnieszka w USA, Telewizja Republika, IPN TV Polska, Rafał Ziemkiewicz, Radio Wnet, Radio Maria. Także to jest wy oglądacie właśnie również ich. Tak? Także to są, to widać tą publiczność. Także dziękuję, że wpadacie do mnie. No, największą popularność tutaj to w zasadzie, no i dużo subskrypcji. To zaczęło się od sfilmowania dwóch osób, które przyjechały do Ameryki. Ewa Kurek. No Ewa Kurek miała spotkanie. Jeździła 2-3 lata temu po Ameryce. To tam nagrałem. Podłączyłem mikrofony do tej głównej konsoli, także znaczy nie, u niej nie podłączyłem. U niej nie podłączyłem, bo nie dało rady podłączyć. Dźwięk był dosyć taki
słaby, dużo, dużo ludzi narzekało. Kamery się sypały, nagrywałem na dwie. Awantura była bardzo duża. Pewna kobieta, taka antypolka, przyszła ze środowisk, powiedzmy, izraelskich. Zrobiła się jedna wielka awantura. Także to było dużo oglądalności. Witold Gadowski był dwa razy w Ameryce, także również go nagrywałem. Rok temu był przed tą pandemią, kiedy to wszystko się stało. No i to jest te 5300 subskrybentów. Teraz ktoś się może zapytać, ile on zarabia forsy, ile on zarabia forsy. No forsy przez 4 lata, no to jest $800, czyli $200 na rok, czyli to jest, powiedzmy, mniej niż dolar dziennie. Tak, także jeżeli będziecie się zastanawiać, czy warto iść w ten interes, no to zdecydowanie warto dla własnej przyjemności, ale nie warto dla pieniędzy, bo to jednak jest 1200 filmów, no to trzeba ponagrywać 10, 15, 20 minut, trzeba się trochę przyszykować, napisać jakiś taki szkic ogólny, o czym będzie się mówiło, trzeba poczytać, zorientować się i tak dalej, i tak dalej. Także na 1000, powiedzmy, 200 filmów po pół godziny, no to wychodzi 600 godzin. No to 600 godzin za $800, no to jest $1.25, powiedzmy. No to $1.25, no to jest dużo poniżej stawki minimalnej. Nie licząc prądu, oświetlenia, mikrofonu, kamer, no i tej flagi z tyłu. Kiedyś na początku, no to robiłem troszeczkę inaczej. Miałem tam z tyłu za tą flagą, no to jest ściana pomalowana na zielono. To jest tak zwany ten green screen, czyli zielone tło. No byłem dosyć ambitny, no i nagrywałem na tym zielonym tle. Później wstawiałem różne tam, no bo w tle można, jak widzicie tam w tych telewizjach, nie telewizjach, no to wszystko jest oszukane. To jest sztuczne, tam z tyłu są najróżniejsze zdjęcia, a człowiek po prostu stoi na tle zielonego i komputer wszystko przemienia elegancko. No trzeba pamiętać, że jeżeli się nagrywa na zielonym tle, no to ja już tej koszulki bym nie mógł mieć, no bo byłbym przezroczysty, bo zielone na zielonym, no to nie za bardzo działa. No ta koszulka nie jest za bardzo taka bardzo zielona, no ale ona ma więcej zielonego, powiedzmy, niż czerwonego. No także zrezygnowałem. Tą flagę dostałem w podarunku, dlatego że w Ameryce flagi się nie wyrzuca do śmieci. Bardzo często, no jeżeli ktoś ma flagę tam, czy w jakichś kompaniach, no to skauci, czyli harcerze, spalają ją. No ta flaga, no to jest spora, bo ta flaga to jest prawdziwa flaga, która wiała na wietrze. Ona ma 9 stóp na 6. Także to jest cała ta historia zielonego tła. Miałem ten software, który to wszystko rozpracowywał, ale to za dużo zajmowało. Także się skoncentrowałem na takim szybkim wchodzeniu, włączeniu. Jak ja wychodzę tutaj z tej strony, no to ja wciskam kamerę, wciskam wcześniej stoper. Dlaczego wciskam stoper? No wciskam stoper, no bo mam kamerę, która jest w zasadzie fotograficzna, kamera Nikona, no ale mam bardzo dobry obiektyw szkła, takie dobrej produkcji japońskiej, takie klasyczne z lat 70., kiedy to jeszcze Japończycy dobre te szkła produkowali i one działają z tymi kamerami fotograficznymi, no ale kiedy Ameryka importuje kamery fotograficzne do Ameryki, no to one nie są kamerami wideo i dlatego nie mogą mieć więcej niż 20 minut. No i 20 minut to mnie akurat
Mnie akurat tak pasuje, po prostu 20 minut, no to jest, można sobie pogadać, wiadomo, że nie można pogadać więcej, także trzeba się przyszykować z materiałem do tego czasu, dlatego jeżeli się zastanawiacie, dlaczego 20 minut trwa filmik, no to jest kwestia powiedzmy czasowa kamery tej cyfrowej. Jeżeli bym miał jakąś inną kamerę, no to bym zaczął nagrywać po pół godziny, 40 minut, 50, no ale to wtedy już jest bardziej takie lanie wody, może nie tyle lanie wody, no ale to więcej czasu kosztuje, trzeba więcej się przyszykować, w pewnym momencie już się nie patrzy na ten materiał, to się człowiek powtarza i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego jesteśmy w jednym milionie. No, 2-3 tygodnie temu była ciekawa sytuacja, no bo jeden z filmików został zawieszony za to, że wypowiadałem się na temat właśnie tych szczepionek, no i te moje wypowiedzi nie były zgodne ze Światową Organizacją Zdrowia, czyli ten WHO. No i zablokowali filmik, zlikwidowali filmik, no i za karę zakazali, no nie mogłem nadawać przez 7 dni. Przez te 7 dni tak się zastanawiałem, co robić, no nie nagrywałem, przez dzień, dwa drapałem się po głowie, co zrobić, no ale później doszedłem do wniosku, że nagram te filmiki, będę nagrywał te filmiki, tak jak już z przyzwyczajenia, także miałem 2 dni przerwy, no i zacząłem nagrywać się i wrzucałem je na drugą platformę, gdzie konserwatystów nie likwidują. No pisałem pod tymi swoimi filmikami wcześniejszymi, które były ciągle publikowane. Pisałem, że tam publikuję, no ale tam ludzie jakoś nie dochodzą. No niestety monopol tej platformy, na której oglądacie, jest nieprawdopodobny. Ludzie tam się odgryzają na tą konserwatywną, że będą tam publikować. No ale to jest dobre i niedobre. Osobiście to mnie się wydaje, że trzeba po prostu walczyć z przeciwnikiem na tym samym ringu. Jeżeli tutejsza platforma osiągnęłaby to, żeby wygoniła konserwatystów na inną platformę, no to lewicowi po prostu by śpiewali sami do siebie, konserwatyści by śpiewali sami do siebie, no i wtedy demokracja po prostu pada. Demokracja pada, bo nie ma tej wymiany zdań, myśli i wszyscy tylko powtarzają jak papugi, nie potrafią usłyszeć przeciwnika. No a o to chodziło. To od setek lat już każdy normalnie rozumie, że trzeba powtarzać. Nawet jeżeli nie zgadzam się swoimi poglądami, to będę walczył o to, żebyś ty mógł czy mogła wypowiadać się swoje poglądy. No bo jeżeli już zabroni się wypowiadania poglądów nawet nieprzychylnych czy jakichś idiotycznych, no to kończy się demokracja. Demokracja pozwala na to, że idiotyczne opinie czy idiotyczne zachowania, no to nie znajdują poparcia, no i po prostu to samo z siebie się wypala. Także zawiesili nadawanie na 7 dni. Nagrywałem te filmiki, no później wrzuciłem je z powrotem tutaj. No i teraz będę znowu kontynuował. Czy tam wrócę? No mam jakieś takie mieszane uczucia. Do tego myślę, że jedna i druga platforma pilnuje sama jedną drugich i powiedzmy tam jakieś reperkusje mogą być. Dziwaczne jest to, że zawiesili to na 7 dni, a później zaczęli przysyłać mi najróżniejsze sugestie. Napisali, były takie sugestie, że oglądalność spada,
oglądalność spada i co się dzieje, dlaczego nie publikują. No kretyni, tak? Kretyni. Oni skasowali, lewa ręka skasowała publikowanie, a druga ręka... No i ciekawe jest też, że takie małe logo jest głowy w takim bereciku studenckim, że to ma być nauka dla mnie. No i właśnie ta nauka to mówiła, że żebym nie rezygnował z publikowania, żebym nagrywał, bo w ciągu ostatnich tam 28 dni, no to zawsze publikowałem 28 filmików, a teraz opublikowałem tylko 21 filmików. No, czyli oni zablokowali 7 dni i oni mi mówią, że ja nie publikuję. No, także to jest ten idiotyzm tego wszystkiego. Co do publiczności, no dziękuję wszystkim, że oglądacie. Wygląda na to, że mężczyźni to jest 62%, wygląda na to, że kobiety to jest 37%, kobiety jakoś wygląda na to, że również się angażują w pisanie. Dziękuję wiernym panu Staszkowi i przede wszystkim, że ze swoim uporem wszędzie na wielu kanałach zachęca. No, dziękuję bardzo. Wiek, no to najwięcej to jest 65+, to jest 28%. 50-60-latkowie, no to jest 27%. 40-50-latkowie 16, 30-40-latkowie to jest 14, 20-30-latkowie no to jest 10%. Także mniej więcej chyba no, ludzie w moim wieku czują jakiegoś tego bluesa podobnego, co ja. No, wygląda na to, że jeżeli w Stanach 20% ogląda, no to też jest ta emigracja. Emigracja jeszcze przed powiedzmy Unią Europejską. No i to tyle. To tyle. Chciałem podziękować wszystkim. Będę produkował. Mam nadzieję, że napiszecie jakieś obserwacje, dlaczego oglądacie, dlaczego lubicie oglądać, czy dlaczego nie lubicie. No ci, co nie lubią, to się wykruszyli. Jest bardzo rzadko wrzucam ludzi na takie w cień. Co to znaczy? No, twórca ma, jeżeli ktoś wrzuca joby, no to można go ustawić tak, że on będzie sobie pisał, ale tylko widzi sam siebie. Inni ludzie go nie widzą. No, jest to jakiegoś rodzaju cenzura, no ale nie stosuję tego za bardzo. No, jeżeli naprawdę ktoś jest wyjątkowo jakiś wredny, czy perfidny, czy chamski, no to jest. Większość ludzi może pisać to, co pisze. Czasami są likwidowane posty, no ale to nie z mojej winy. YouTube pilnuje tego, żeby sznureczków nie wrzucać. YouTube pilnuje pewnych słów. No ja też, mój słownik to też ma parę takich słów dosyć niecenzuralnych. Także, że jeżeli te słowa się pokazują, będą używane, no to w zasadzie post się nie pokazuje. Także tego rodzaju rzeczy, można to sformułować inaczej, bardziej kulturalnie, no ale nie mogę pozwolić właśnie na to, żeby jakieś wyzywanie, szczególnie, że bardzo wielu słuchaczy i widzów, no to później reaguje i zaczyna wrzucać wiąchy mięcha w przeciwnym kierunku, no i to jest po prostu pyskówka bazarowa, co nie jest. Także dziękuję za obejrzenie miliona, dziękuję za ostatni rok. W ostatnim roku było już podsumowanie, to jest 400, ostatni rok to było 460 tysięcy obejrzeń, było obejrzanych 61 tysięcy godzin, było 3000 subskrybentów i oglądalność, czy tam reklamy przyniosły $460, czyli $1.5 dziennie za pół godziny pracy. Także widzicie.
ale bierzcie się, róbcie kanały, jeżeli chcecie nawet nagrywać, to przyślijcie tu, ja was opublikuję, zrobimy jakiś inny kanał, nie inny kanał, tylko inną listę, bo można coś takiego zrobić, także zachęcam do produkcji politycznej, czy przyjemnościowej, no zawsze to jest przyjemnie sobie pogadać, jest jakaś rozrywka. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku, do następnego miliona obejrzanych, do następnych 300 000 godzin. Zdrowia dla normalnych.